Wielowieś i Serbinów. Te dwa osiedla zostały odwiedzone przez prezydenta Tarnobrzega oraz naczelników magistratu w ramach cyklicznych spotkań z mieszkańcami. Ci przedstawili swoje problemy i oczekiwania oraz wysłuchali proponowanych rozwiązań ze strony urzędników. W ubiegłym roku, ze względu na niepewną sytuację pandemiczną, udało się zorganizować spotkanie jedynie z mieszkańcami Wielowsi. Wtedy też najczęściej zgłaszanymi problemami były złe nawierzchnie kluczowych dróg czy brak chodników. Wiele wskazuje na to, że już niedługo uda się te oczekiwania spełnić. No, mieszkańcy dzisiaj są bardzo uświadomieni, także znają temat Polskiego Ładu, wiedzą o tym, co mamy umieszczone od wielu lat oczekiwane w drugim etapie Polskiego Ładu, a mianowicie chodnik na ulicy Soboskiej, dokończenie tam asfaltu przy ulicy Nowej, a konkretnie lądowisko Jana Pawła, jak również asfalt, wykonanie asfaltu na ulicy Jasień. Od kilku lat się o to upominamy, mamy na to dokumentację też przynajmniej od 3 lat. No i teraz wreszcie otworzyła się furtka na to, że może to być zrealizowane. Wielu mieszkańców Wielowsi oczekiwało także rozwiązania mniejszych problemów. Wykoszenia, utrzymanie chociażby obiektów, między innymi sportowych, wyregulowanie także oświetlenia na boisku, czy ewentualnie konserwacja tych miejsc, które w tej chwili w jakiś tam sposób jeszcze są nie ogarnięte. Te tematy, które zwykle na osiedlach bywają. Natomiast myślę, że dobrą informacją było chociażby to, że wszystko wskazuje na to, iż wrócimy chociażby do starych map zagrożenia powodziowego, więc te osoby, które czekają w tej chwili na pozwolenie na budowę, mam nadzieję, że odetchną z ulgą i takie pozwolenie wreszcie otrzymają. Po Wielowsi przyszedł czas na spotkanie z mieszkańcami Serbinowa. Również tam nie zabrakło pytań dotyczących remontów głównych dróg czy chodników. 1,5 roku temu mieszkańcy mówili o ulicy Gwarków. Bardzo ostro mówili o tej ulicy. Ona już jest, więc mam nadzieję, że ta ulica nie będzie problemem. Ale na pewno Marii Dąbrowskiej, plus Boczna Marii Dąbrowskiej, plus deptak łączący ulicę Sienkiewicza ze Zwierzyniecką, pewnie Zwierzyniecka, Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, to są te ulice, o których pewnie będą dotyczyły pytania. No, przypominam, one są w Ładzie Polskim. I będziemy je robili w momencie, kiedy te przetargi faktycznie nam wyjdą. Nie zapominajmy również o inwestycjach wspólnych, które miasto realizuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Mam tu na myśli przede wszystkim Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową. Są remontowane stopniowo chodniki teraz na ulicy Marii Dąbrowskiej, Bolesława Prusa. To też jest mały krok do tego, żeby po prostu tą infrastrukturę osiedlową, drogową, cały czas po prostu poprawiać i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. W trakcie spotkania na Serbinowie dominującym tematem była także kwestia przejścia dla pieszych przy ulicy Kwiatkowskiego, którego pokonanie w dni targowe stwarza duży problem.